Dozymetr RM9000 posiadam już dłuższy czas, jednak jego popularność i niska cena skłoniła mnie do przeprowadzenia tego testu. RM9000 stylistyką i nazwą nawiązuje do modelu Mazur PRM9000. Urządzenie wykorzystuje jako czujnik szlany licznik M4011, a zasilane jest dwoma ogniwami w rozmiarze AA. Zwraca uwagę przyjemny analogowy dźwięk impulsów. Zacznijmy test od talerzyka ze szkła uranowego. Trochę mocniejsze szkło uranowe. Dozymetr umożliwia ustawienie progowego alarmu mocy dawki od 0 do prawie 100 mikrosywertów na godzinę. Co ciekawe, zakres pomiarowy jest wielokrotnie większy niż deklarowany w instrukcji. Przestawienie alarmu na wyższe wartości jest ręczne i długotrwałe. Grubsza elektroda WT20 zawierająca 2% toru 232. Biała taśma pokrywa miejsce umieszczenia szklanego licznika Geigera. Słabszy medalion energii skalarnej. Wazonik z ceramiki uranowej. Obiektyw z domieszką toru 232. Karta energii skalarnej. Siatka żarowa do ciśnieniowych lamp gazowych. Talerz oblany glazurą uranową.
cyferblat z farbą radową. Zanim przejdę do podsumowania, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Kliknij łapkę w górę i podziel się filmem ze znajomymi. Podsumujmy. RM9000 to bardzo tani dozymetr o przyjemnym dźwięku, prostej budowie i średniej czułości. Ekran jest czytelny, praktycznie brak opcji poza alarmem mocy dawki. Urządzenie jest nieskomplikowane, ale zapewnia niezbędne minimum dla kogoś, kto szuka prostego dozymetru za niewielkie pieniądze.